Publio.pl. Najlepsze e-booki, audiobooki, e -prasa. Wydawnictwo Pruszyński Media przedstawia. Kinga Wójcik. Blaga. Czyta Masza Bogucka. Prolog. Na ramiona chłopca opadały płatki śniegu. Czterolatek wprawdzie nie znał się na zegarku, ale wiedział, że zbliża się pora, gdy mama wraca do domu. Czasem się spóźniała. Zaglądała wówczas do osiedlowego sklepu i kupowała chłopcu batonika z orzeszkami ziemnymi albo czekoladę. Ukradkiem dawała synowi słodycze. Uważała, że dziecko od czasu do czasu może zjeść coś słodkiego. Ojciec był odmiennego zdania. Elektroniczny zegarek, który chłopiec dostał w prezencie od babci, wskazywał 18.30. Malec intuicyjnie wyczuwał, że matka się spóźnia. Przemaszerował przez dziedziniec kamienicy Wypatrywał znajomej sylwetki w cienkim płaszczu Który mama kupiła niespełna tydzień temu Kiedy świeciło słońce, a termometr pokazywał 15 stopni Całą rodziną spakowali zimowe ubrania do worków Ojciec wyniósł je do komórki Byli pewni, że kurtki puchowe nie będą już potrzebne Ale tegoroczna wiosna spłatała im figla Po kilku cieplejszych dniach spadł śnieg Mama znalazła płaszcz w sklepie z rzeczami używanymi. Nie wolno przepłacać, oznajmiła, puszczając pulchną rączkę chłopca. Przymierzyła i obróciła się przed lustrem. Chłopiec powiedział, że jest ładny, choć w rzeczywistości był bezbarwny, sprany i miał za duży rozmiar. Chłopczyk zacisnął ręce w pięści i schował je do kieszeni kurtki. Kurtka prowadząca na dziedziniec była otwarta. Wyszedł na główną drogę. Światła samochodów rozmywał padający śnieg. Nucił pod nosem piosenkę, której nauczyła go wychowawczyni w przedszkolu. Burczało mu w brzuchu. Nie jadł od kilku godzin i coraz bardziej się niecierpliwił. Kopnął kamień. Okrągła bryłka potoczyła się kilka metrów dalej, pozostawiając ślad na śniegu. Chłopiec wyminął przechodniów. Żaden nie zwrócił uwagi na czterolatka. Malec schylił się po kamień i w świetle ulicznej lampy dokładnie go obejrzał. Kamień był płaski i wygładzony niczym kamienie, jakich zeszłego lata szukali z Ojcem w strumieniu. Chłopiec pomyślał, że taki kamień to skarb. Tata na pewno się ucieszy, kiedy mu go pokaże idealny do puszczania kaczek. W prawej kieszeni kurtki chłopiec chował wiele dziecięcych skarbów. Gumkę do ścierania, złożony na cztery części rysunek wykonany w przedszkolu, plastikową figurkę psa i czerwony mazak. Wyjął ten ostatni. Otworzył go, odciągając skówkę zębami. Przykucną i niewprawnymi ruchami pomalował kamień na czerwono, żeby nikt z rodzeństwa go sobie nie przywłaszczył. A potem z dumą schował znalezisko do kieszeni. Obejrzał się za siebie, ale matki nadal nie było. Przeszedł kilka kroków zdłuż chodnika. Pomyślał, że skoro znalazł jeden, może uda mu się wypatrzyć więcej takich ciekawych kamieni. Dziesięć minut później czteroletni Paweł Abramowski zniknął. Rozdział pierwszy wtorek 5 kwietnia. Jeden. Świętej pamięci Barbara Zalewska, świętej pamięci Seweryn Zalewski, świętej pamięci Jerzy Zalewski, pokój ich duszą. Kropla deszczu spadła na granitową tablicę. Zadrżała, zatrzymując się na gładkiej powierzchni. opychana przez wiatr, spłynęła ku dołowi. Rozpędzała się, puchła, robiła się większa, aż wyhamowała w wyżłobionym wgłębieniu. Pozostałe krople odłączyły się od niej. Pociekły w dół, a ona się zawahała. Podmuch wiatru sprawił, że ominęła podstawę znicza i sunęła wzdłuż płyty. Dołączyła do innych kropel tworzących mokrą plamę na powierzchni nagrobka. Komisarz Lena Rudnicka wciągnęła do płuc chłodne powietrze. Wiatr poderwał suche liście. Zatańczyły w powietrzu i opadły miękko na płytę pomnika. Lena nachyliła się i zgarnęła je ręką. Przysunęła szklany znicz. Z kieszeni kurtki wyjęła paczkę zapałek. Przesunęła jedną z nich po ściance pudełka. Błysnęła iskra, lecz wiatr zgasił płomień. Powtórzyła czynność z kolejną zapałką, przyłożyła ją do knota i szybko nakryła znicz. Przesunęła świeczkę w odpowiednie miejsce i wyprostowała plecy. Spojrzała przed siebie. Powiodła wzrokiem po terenie cmentarza, jakby dostrzegła w oddali coś niepokojącego. Lena stała w tym miejscu trzy lata temu, kiedy do grobu rodzinnego składano ciało Jerzego Zalewskiego jej wuja. Pułkownik był bez wątpienia złym człowiekiem. Odpowiadał za śmierć wielu ludzi, ale przez lata był jedyną osobą, na którą Lena mogła liczyć. Nie zdążyła z nim porozmawiać. Nie zadała mu pytań, na które chciała poznać odpowiedź, czy zrezygnowałby z miłości do jej matki, gdyby wiedział, że doprowadzi do jej śmierci. Lena robiła wszystko, by nikt nie łączył jej z facetem, którego zamknąć pragnęli wszyscy gliniarze z wydziału narkotykowego. Odpychała go, a on trwał przy jej boku. Była policjantką, powinna zerwać z nim wszelkie kontakty, ale nie zrobiła tego. Kiedy stała nad jego grobem i próbowała przywołać w pamięci jego twarz, widziała jedynie krew i oparte o ścianę ciało z bezwładnie opuszczoną głową. Pomiędzy udami pułkownika leżał pistolet i opróżniona do połowy butelka szkockiej. Kula przebiła czaszkę i utkwiła na wysokości 60 centymetrów w betonowej ścianie. Kark pułkownika był pokryty drobinkami tynku. Koledzy z komendy zapytali, czy chciałaby go zobaczyć, zanim zabiorą ciało do prosektorium. Kiedy przyjechała na miejsce, pomyślała, że gdyby miała strzelić sobie w głowę, potrzebowałaby znacznie więcej alkoholu. Policjanci nie brali pod uwagę udziału osób trzecich. Szybko ustalono, że pułkownik popełnił samobójstwo. Lena wiedziała, że to prawda, lecz nie potrafiła się z tym pogodzić. Dzień przed śmiercią napisał list, który przeczytała wiele razy, ale dopiero niedawno uświadomiła sobie, co chciał jej przekazać. Zimno. Lena odwróciła się i spojrzała na córkę. Trzylatka siedziała na ławce i machała nóżkami, spod jej czapki wystawały kosmyki kręconych włosów. Dziewczynka nieudolnie usiłowała wepchnąć je z powrotem. Już idziemy, zapewniła Lena. Kto tutaj jest? Gdzie? Dziewczynka wyciągnęła rękę w stronę nagrobka. Lena się zawahała, a potem usiadła na ławce obok córki, objęła ją ramieniem. Śmierć to jeden z wielu tematów, z jakimi będzie musiała się zmierzyć, jako matka. Nasza rodzina, wyjaśniła. Tam? Mhm. Umarli? Lena wskazała na niebo. Nie ma ich z nami, ale patrzą na nas z góry, powiedziała. Dlatego powinniśmy czasem ich odwiedzać. Czemu? Będzie im miło, bo nadal o nich pamiętamy. Trzylatka przez krótką chwilę zastanawiała się nad słowami matki. — Tam jest tata? — zapytała. — Nie, kochanie. Twój tatuś jest gdzie indziej. Tutaj został pochowany mój wujek oraz twoi dziadkowie, dziadek Seweryn i babcia Basia. — Ja jestem Basia. — Zgadza się. — Dostałaś imię po babci, a wiesz dlaczego? Dziewczynka pokręciła głową. — Babcia była dobrym człowiekiem — wyjaśniła Lena. — Kochała mnie i ciocię Marysię — Robiła wszystko, żebyśmy były szczęśliwe. Jestem pewna, że gdyby żyła, byłaby najlepszą babcią na świecie. Dziewczynka uśmiechnęła się i zeskoczyła z ławki. Wpatrywała się przez chwilę w płytę nagrobną, a potem przeniosła wzrok na matkę. Szkoda, że umarli, powiedziała. Chciałabym mieć babcie i dziadka, jak inne dzieci. Wiem. I tatę. Chciałabym mieć tatę. Dwa. Lena oparła dłonie na umywalce i spojrzała w lustro. Opadające na ramiona kasztanowe włosy wymagały podcięcia, błyszczące niegdyś oczy straciły blask. Miała szczupłe ciało z delikatnie zarysowanymi piersiami, ale za bardzo schudła. Jeansy wisiały luźno na biodrach. Na wszelki wypadek zrobiła kolejną dziurkę w skórzanym pasku. Przeszła szerokim korytarzem i znalazła się w przestronnym salonie z oknami wychodzącymi na taras. Przystanęła przy kuchennej wyspie. Maria podała jej kubek ze świeżo zaparzoną kawą. Dzięki. Elena upiła łyk i otarła usta wierzchem dłoni. Muszę wybrać się na cmentarz, powiedziała Maria. Z górnej szafki wyjęła garnek, napełniła go wodą i postawiła na płycie grzewczej. Przejadę się jutro. Dzieciaki mają tydzień u ojca. Planuję wziąć kilka dni urlopu, bo przez ten zapieprz ledwo żyje. Maria pracowała jako ginekolog w łódzkim szpitalu. Lata nauki i wyrzeczeń sprawiły, że pieła się po szczeblach kariery. Była jedną z najlepszych specjalistek w kraju. W ostatnim czasie los wywrócił jej życie do góry nogami. Mieszkała w pięknym domu na przedmieściach Łodzi. Miała dwójkę utalentowanych dzieci, pracę, którą kochała i życie, jakiego pozazdrościłaby jej niejedna kobieta. Rzecz w tym, że w małżeństwie Marii od dawna się nie układało. Ze względu na dzieci małżonkowie rozstali się bez awantur i podzielili opieką. Tydzień mieszkały u matki, tydzień u ojca. Zjesz z nami? zapytała. Przygotuję makaron z pesto. Nie zdążę. To zostawię ci na później. Odgrzejesz sobie. Okej. Okay. W ostatnim czasie Maria bywała nadopiekuńcza wobec siostry. Dbała o nią, dzwoniła i wyciągała z domu. Lena nie protestowała, sądząc, że w ten sposób Maria odreagowuje rozwód. Dawało jej to poczucie stabilności i kontroli nad sytuacją. Zostaniesz z Baśką? Zapytała Lena. Oczywiście. Nie mam pojęcia, ile potrwa spotkanie. Mam nadzieję, że krótko. Nie przejmuj się. Maria oparła dłonie o kuchenny blat. Poradzimy sobie. Basia jest taka grzeczna. Chętnie z nią zostanę. Wiem, że przed tobą trudny okres. Powrót do pracy po urlopie macierzyńskim bywa stresujący. Nie nazwałabym tego, każda matka powie ci to samo. Najpierw nie możesz doczekać się powrotu do pracy, a kiedy nadchodzi ten dzień, umierasz ze stresu, martwisz się, czy dasz radę i jak dziecko zareaguje na rozłąkę. W słowach Marii było trochę prawdy, ale w gruncie rzeczy Lena nie przejmowała się powrotem do pracy. Martwiła się o córkę. Po porodzie została z dzieckiem. Maria przekonała ją, że w pierwszym okresie życia maleństwo potrzebuje bliskości matki. A teraz nadchodził dzień, którego Lena tak bardzo się obawiała. Była umówiona na rozmowę z naczelnikiem wydziału, podczas której mieli ustalić termin jej powrotu do pracy. Basia jest radosnym dzieckiem, zachwyciła się siostra. W jej wieku moje dzieciaki rozniosłyby dom w dziesięć minut. Wrodziła się w ojca. Maria spojrzała na Lenę z podełba. Nie podjęła drażliwego tematu. Rozmowa o ojcu Basi zazwyczaj kończyła się kłótnią. Zawsze chciałam dać moim dzieciom wszystko, co najlepsze, odparła Maria. Ale nie przeczę, że są trochę rozpieszczone. Trochę? Oj, nie przesadzaj. Dzieci Marii zawsze dostawały to, czego chciały. Po rozwodzie stały się nieznośne. Zabiegały o uwagę obojga rodziców, a Maria i Bastian ścigali się w spełnianiu ich zachcianek. Lena spojrzała w okno balkonowe. Na ratanowym fotelu przysiadł kruk. otrzepał mokre od deszczu pióra i ciekawie zerkał do wnętrza domu. Nie mogę uwierzyć, że już trzy lata minęły od śmierci Jerzego, odezwała się Maria. Osoliła wrzącą wodę i wrzuciła makaronowe wstążki. Ja nie mogę uwierzyć, że strzelił sobie w łeb. Zrobił to, bo nie chciał iść siedzieć. Lena była innego zdania. Całe życie udawało mu się uniknąć od odsiadki, ciągnęła Maria. A kiedy dotarło do niego, że najbliższe lata spędzi w więzieniu, uznał, że zrobi to, co nieuniknione. Pół roku. Tyle życia dał pułkownikowi onkolog. Gus rozwijał się szybko i równie szybko doprowadziłby do śmierci, Jerzy widział, jak jego brat Seweryn umierał w bólu i męczarniach. Pułkownik wybrał inną drogę. Skrócił własne cierpienie. Lena nie rozumiała, dlaczego zacięty i mściwy Jerzy poddał się bez walki. Twardziele tacy jak on nie odpuszczają tak łatwo. Lena nie powiedziała siostrze o liście Jerzego. Kiedy przed trzema laty rozerwała kopertę, wyjęła pogniecioną kartkę w kratkę i przebiegła wzrokiem niezgrabne pismo, Pomyślała, że pułkownik się pomylił. Zapewniał ją, że poradziłaby sobie bez niego, ale postanowił pomóc siostrzenicy. Wypełnił ostatnie zadanie w życiu. Dopiero niedawno Lena zrozumiała, o czym napisał Jerzy. Gdy wystąpiła o rozwód, Krzysztof robił wszystko, by uprzykrzyć jej życie. Pozew rozwodowy odebrał jako chwilowe nieposłuszeństwo żony. Przez wiele tygodni nie zgadzał się na rozwód, aż nastał dzień, gdy zadzwonił do Leny i oznajmił, że przystaje na jej warunki. Sprzedał wspólne mieszkanie na księżym młynie i podzielił pieniądze. Podczas rozprawy milczał, podpisał dokumenty i zniknął z jej życia. Do końca procesu ukrywała ciążę. Nie chciała, by wykorzystał to przeciwko niej. Była pewna, że Krzysztof coś kombinuje, że planuje zemstę. Po rozprawie nie dzwonił, nie pisał, ani nie nachodził jej w domu, nie dał żadnego znaku życia. Lena nie mogła uwierzyć, że poszło tak gładko. Jakiś czas temu poznała przyczynę tej zmiany w jego zachowaniu. Jerzy Zalewski został świadkiem koronnym. Człowiek zarządzający prężnie działającym biznesem narkotykowym poszedł na układ z policją, o czym Lena wówczas nie miała pojęcia. Pułkownik działał w przestępczym świadku wiele lat, a informacje, jakie przekazał policji, okazały się nadzwyczaj cenne. Znał sekrety wielu majętnych ludzi, między innymi Krzysztofa Nawrockiego. Początkowo policjanci traktowali Jerzego z rezerwą. Węszyli podstęp, mieli go na oku. Dopiero kilka tygodni temu jeden z kolegów opowiedział jej o wszystkim. Okazało się, że Krzysztof z obawy o własną posadę przystał nastawiane przez Zalewskiego warunki i pozwolił jej odejść. A potem pułkownik jednak opowiedział policjantom o związkach prokuratora ze światem przestępczym. Nawrocki dostał wyrok kilkuletniej odsiadki w więzieniu. Tym sposobem pułkownik po raz ostatni wyświadczył bratanicy przysługę. W liście wskazał miejsce, gdzie Lena znajdzie pozostawione dla niej, dla Marii i Basi pieniądze. A potem się zastrzelił. Głos Marii wyrwał Lenę z zamyślenia. Co mówiłaś? zapytała. Wybacz, zamyśliłam się. Maria podparła się pod boki. Pytałam, czy podtrzymujesz swoją decyzję i wnioskujesz o stanowisko biurowe. Tak. Jesteś pewna? Lena wzruszyła ramionami. Wszędzie potrzebni są ludzie do przerzucania papierów odparła. Pytałam, czy na pewno tego chcesz? Nie chcę ale nie mam innego wyjścia. Maria posłała siostrze wymuszony uśmiech. Mam nadzieję, że wiesz, co robisz. Mam dla kogo żyć. Nie mogę ryzykować. trzy. Komisarz Rudnicka zaparkowała przed budynkiem Komendy Wojewódzkiej Policji przy Lutomierskiej. Dwulitrowy silnik Saba 93 ucichł. Przez zamknięte szyby samochodu przebijały się odgłosy miasta. Szum toczących się po wilgotnym asfalcie samochodowych opon. Śmiech dziecka, które matka prowadzi za rękę. Ożywiona rozmowa studentów na pobliskiej ławce. Deszcz ustał. Niebo zaczęło się przejaśniać, ale w powietrzu nadal było czuć zapach deszczu. Rudnicka wysiadła z samochodu. Zamknęła drzwi i spojrzała na dziesięciopiętrowy budynek komendy. Pomyślała, że minęły trzy lata, odkąd była tutaj ostatni raz. Barwicki przekonywał Lenę, by wróciła do pracy. Przedstawił świetną ofertę, stanowisko szefowej grupy i niezła pensja. Rudnicka odmówiła. Nad zawodową karierę przedkładała potrzeby córki. Tęskniła za pracą. W ciągu minionych trzech lat wielokrotnie przyłapywała się na myśleniu o powrocie do służby. Tęskniła za ludźmi i adrenaliną. Tęskniła za białymi brzegami. W komisariacie między policjantami panowały niemal rodzinne relacje. W łodzi liczącej ponad 700 tysięcy mieszkańców trudno było o nawiązanie bliższych znajomości, szczególnie w miejscu jakim była komenda wojewódzka, gdzie pracowało mnóstwo wiecznie spieszących się funkcjonariuszy. Przypuszczała, że jej pomysł nie spodoba się naczelnikowi, ale już podjęła decyzję. Wyjazdy w teren nie wchodziły w grę. Przyjechała tutaj, aby prosić o przydzielenie stanowiska, które nie kolidowałoby z macierzyństwem. Czekając na windę, odetchnęła głęboko. Denerwowała się czekającą ją rozmową. Winda zatrzymała się na siódmym piętrze. Lena ruszyła korytarzem, zerkała na numery mijanych pokoi, szła wzdłuż ściany, aby uniknąć przypadkowego zderzenia skrzątającymi się policjantami. Przystanęła pod drzwiami pokoju 705. O cholera. usłyszała za sobą znajomy głos i obróciła głowę. Zobaczyła uśmiechniętego Tymona Milewskiego. Na widok starej znajomej aspirant rozłożył ręce. Mogę? Zapytał. Śmiało. Objęli się na powitanie, a gdy odsunął Lenę na długość ramion, zauważyła, że schudł przynajmniej dziesięć kilogramów. Po misiowatym Tymonie nie było śladu. Skronie mu posiwiały, na twarzy miał kilkudniowy zarost, a na jego dłoni brakowało obrączki. Lena i Tymon poznali się kilkanaście lat wcześniej. Kiedyś byli dobrymi kumplami, ale kiedy Rudnicka została wyrzucona z komendy przy Sienkiewicza, żadne z nich nie podjęło próby kontaktu. Z twarzy Milewskiego nie schodził uśmiech. Niech mnie gęś kopnie! zaśmiał się. Nie do wiary! Mogłabym powiedzieć to samo. Nie mów, że przeniosłaś się do Wojewódzkiej. A ty co tutaj robisz? Pracuję. Dwa lata temu odszedłem z Sienkiewicz'a. Myślałem, że wiesz. Nie miałam pojęcia. To, że przez ostatnie trzy lata nie interesowały ją firmowe plotki, zachowała dla siebie. Nie utrzymywała kontaktu z nikim z komendy. Dlaczego? Zapytała. Ha. Cofnął się, jakby Lena uderzyła w czułą stronę. Tak wyszło wzruszył ramionami i posępniał, ale zaraz dodał z uśmiechem: Mamy tyle do nadrobienia. Lena wiedziała o tragedii, jaka spotkała Tymona. Przed narodzinami Basi, córka Tymona umarła. Dziewczynka chorowała na raka. Po jej śmierci małżeństwo Milewskich się rozpadło. Do tej pory Lena nie myślała o dawnym koledze, ale kiedy uświadomiła sobie, że Tymon został z problemami sam, poczuła wyrzuty sumienia. Stary wezwał na rozmowę. Domyślił się. Coś w tym stylu. Miło będzie znowu razem pracować. W odpowiedzi się uśmiechnęła. Wracam po urlopie, wyjaśniła. Naczelnik poprosił o spotkanie trochę wcześniej. Planowo mieliśmy się spotkać za miesiąc. Wiem, wiesz? W oczach Tymona pojawiła się skrucha. Pogadamy później? Zaproponował. O czym ty mówisz? Sama zobaczysz. I odszedł bez słowa wyjaśnienia. Przez krótką chwilę Rudnicka wpatrywała się w jego plecy. Wzięła głęboki oddech, a potem zapukała. — Wejść! — nieśmiało zajrzała do środka. Siedzący za biurkiem naczelnik Barwicki poderwał się z krzesła. Z wyciągniętą dłonią przemaszerował przez pokój. Poruszał się równym, wyćwiczonym krokiem starego wojskowego. — Dzień dobry, Leno — przywitał się. — Cieszę się, że udało nam się spotkać wcześniej. — Chodź, zapraszam. Uścisnął dłoń Rudnickiej i trzykrotnie nią potrząsnął. Mierzył nie więcej niż metr siedemdziesiąt. Biała koszula opinała wyćwiczone na siłowni ramiona, a guziki garniturowej kamizelki sprawiały wrażenie, jakby miały odpaść przy głębszym wydechu. Wrócił za biurko i wskazał jej krzesło naprzeciwko. Gdy Lena zajęła miejsce, także usiadł. Jak ci się podoba? Rozejrzał się po skromnie urządzonym gabinecie. Spotkałam Milewskiego. — A, Tymona! — nie miałam pojęcia, że przeniósł się do wojewódzkiej. — To dobry śledczy. — Zgadzam się. Rozejrzała się po pokoju. Solidne dębowe biurko, przy którym siedzieli, musiało kosztować majątek. Raczej nie zostało sfinansowane z państwowych funduszy. Na biurku znajdowały się dokumenty w foliowych koszulkach, opakowanie spinaczy do papieru, zszywacz, pojemnik na długopisy, laptop i zdjęcie kobiety obejmującej dwóch chłopców — przy przeciwległej ścianie stały dwa regały z ułożonymi alfabetycznie segregatorami. Naczelnik złożył dłonie, jak do modlitwy. Na jego palcu błysnęła złota obrączka. Przyglądał się Rudnickiej z lekkim uśmiechem. Na czole miał kilka poziomych zmarszczek. Uznała, że musiał być starszy niż początkowo zakładała. Bałem się, że odmówisz, kiedy zadzwoniłem powiedział. Naczelnikowi się nie odmawia. Zaśmiał się szczerze. Mogłaś mieć na głowie inne sprawy. Przecież to tylko rozmowa. Lena dostrzegła na twarzy Barwickiego niepewność. Długo cię nie było, stwierdził. Zajmowałam się dzieckiem. Jak mała? W porządku. To bystry dzieciak. Rodzina jest najważniejsza. Wzrok Barwickiego mimowolnie powędrował w kierunku stojącego na biurku zdjęcia. Mam dwóch synów. Niezłe z nich urwisy, ale kocham ich nad życie. Teodor ma dziesięć lat, a Filip dwanaście. Zaczynają dorastać. Mają swoje sprawy. Najbardziej boję się chwili, kiedy jako ojciec przestanę być im potrzebny. Dziecko zawsze potrzebuje rodziców. Racja, zamyślił się. Czy twoja córka ma opiekę? W jakim sensie? Masz dla niej opiekunkę? A może chodzi do przedszkola? Jeszcze nie. To jest odpowiedź na któreś z moich pytań? Na oba. Naczelnik odchylił się na oparciu. Dlaczego pytasz? Lena zmrużyła oczy. Mieliśmy ustalić datę mojego powrotu. Sądziłam, że zdążę znaleźć opiekunkę dla Basi. No tak, tak. Ale sprawy uległy pewnej modyfikacji. Rodnicka zaczynała rozumieć, że naczelnik miał swoje powody, by poprosić ją o wcześniejsze spotkanie. Wyprostowała plecy i uniosła podbródek. O co chodzi? zapytała. Hem. Jakby to ująć? Barwicki pomasował sobie skronie, a potem sięgnął poteczkę leżącą na szczycie stosu. Otworzył ją, a następnie przesunął w kierunku Leny. Nawet na nią nie spojrzała. Co to jest? Sama zobacz. Zerknęła na dokument. Nie musiała go czytać, aby wiedzieć, czego dotyczył. Zdjęcie uśmiechniętego chłopca sprawiło, że żołądek Rudnickiej zacisnął się w supeł. Nie, warknęła. Mowy nie ma. Niczego jeszcze nie zaproponowałem, ale domyślam się, czego dotyczy twoja propozycja. Moja odpowiedź brzmi nie. Barwicki westchnął. Miałem nadzieję, że zrozumiesz. Nie tak się umawialiśmy. Wiem, uniósł otwarte dłonie. Umawialiśmy się, że wrócisz do pracy biurowej, ale jesteś potrzebna w terenie. Odpada. Leno. Nie ma mowy. Naczelnik najwyraźniej przygotował się na odmowę. A jeśli obiecam, że to ostatnia sprawa, zaproponował. Pomożesz nam, a potem koniec z akcjami. Etat od 7.30 do 15.30 i wolne weekendy. Wyraz twarzy komisarz się zmienił, jakby rzeczywiście rozważała propozycję. Moja prośba wynikała z tego, że mam dziecko odparła. Większość policjantów podjęła służbę po to, by łapać przestępców. Adrenalina jest wpisana w nasz zawód, ale odsłużyłam swoje. Brałam udział w wielu stresujących i niebezpiecznych sytuacjach. Wiesz, szefie, z czym wiąże się praca w terenie? Umilkła na chwilę, czekając na odpowiedź, która nie nadeszła. Wraz z każdym wyjazdem zastanawiasz się, czy wrócisz do domu, czy przypadkiem nie postrzelicie jakiś uzbrojony świr. Nie mogę sobie pozwolić na takie ryzyko. Barwicki przyciągnął teczkę do siebie. Wyjął z niej trzy fotografie. Położył na blacie i podsunął Rudnickiej Wiktor Wachowiak zaginął 8 października zeszłego roku Powiedział, wskazując palcem uśmiechniętego blondynka z kręconymi włosami Miał osiem lat Jak co dzień wyszedł do szkoły około 7.20 Na lekcję nigdy nie dotarł Był urwisem, ale rodzice twierdzą, że nie odważyłby się iść sam na wagary Barwicki przysunął kolejną fotografię Przedstawiającą dziewczynkę z kucykami po bokach głowy Amelia Gadomska, lat siedem, pochodziła z dobrze sytuowanej rodziny, chodziła do szkoły przy Dąbrówki. Dwunastego stycznia skończyła lekcję za kwadrans druga. Ojciec miał ją odebrać, ale się spóźnił. Kiedy przyjechał, córki przed szkołą nie było i nikt nie ma pojęcia, co się z nią stało. Naczelnik wskazał zdjęcie chłopczyka ubranego w czerwone ogrodniczki. Paweł Abramowski, cztery lata, zaginął ósmego marca. Sąsiadka widziała go, kiedy krążył po dziedzińcu kamienicy. Czekał, aż matka wróci z pracy. On także przepadł, jak kamień w wodę. Wszystkie te zdarzenia miały miejsce na terenie łodzi. Lena odwróciła wzrok. Znała te sprawy. Początkowo nie schodziły z pierwszych stron gazet i nagłówków serwisów internetowych. Najpierw zaginął Wiktor Wachowiak, jakby rozpłynął się w powietrzu. Policja nie znalazła porywacza. W mediach społecznościowych powstały grupy poszukiwawcze, ale ich działania nie przyniosły rezultatu. Po zaginięciu siedmioletniej Amelii w śledztwo zaangażowali się prywatni detektywi i jasnowidze, jednak oni również nie znaleźli dziewczynki. Media spekulowały, że w łodzi grasuje seryjny porywacz dzieci, a ich przypuszczenia potwierdziły się, gdy miesiąc temu zaginął Pawełek Abramowski. Dziennikarze patrzyli policji na ręce internauci analizowali każdy ruch rodziny i organów ścigania. Policjanci musieli być ostrożniejsi w ferowaniu wyroków. Na konferencji rzecznik prasowy rozważnie dobierał słowa. Wiem, że spodziewałaś się czegoś innego, powiedział naczelnik. Tylko szaleniec podjąłby się tej sprawy z własnej woli. Barwicki się uśmiechnął. Chciałbym, żebyś została szefem zespołu. Dostaniesz tylu ludzi, ilu potrzebujesz. Sprzęt i nieograniczone środki finansowe. Musimy zrobić wszystko, by odnaleźć te dzieciaki. Jedyną rzeczą, jakiej nie mogę ci dać, jest czas. Wciąż mamy go za mało. Lena przekrzywiła głowę. Naczelnik miał do dyspozycji mnóstwo doświadczonych i czynnych policjantów. Dlaczego postanowił mianować szefem zespołu kogoś, kto od trzech lat nie miał w ręku służbowej broni? Dlaczego ja? Zapytała. Czy to oznacza, że się zgadzasz? Dlaczego to ja dostanę nieograniczone środki na znalezienie tych dzieci? Dlaczego nie wybrałeś kogoś, kto wcześniej zajmował się zaginięciami? Pracowałam przy morderstwach, nie jestem dobra w szukaniu ludzi. Bo widzisz to, czego inni nie dostrzegają. Jestem pewien, że sobie poradzisz. Media nas zjedzą. Nie tylko mnie, ale również ciebie. Parwicki uśmiechnął się niemal ze smutkiem. Wiesz, co zobaczą dziennikarze? ciągnęła Rudnicka. Zobaczą, że najważniejszą sprawę w kraju dajesz policjantce, przez którą kilka lat temu zginął komendant Wolski. Media nie zapominają takich rzeczy. Pożrą nas żywcem. Rudnicka zamilkła. Nagle uświadomiła sobie coś, czego naczelnik nie powiedział na głos. O cholera. mruknęła pod nosem, wstając. Właśnie o to chodzi, prawda? W przypadku porażki macie kozła ofiarnego. Bo kto inny mógłby pokpić sprawę jak nie komisarz, która już raz zawaliła. Nie dopuszczam do siebie myśli, że nie uda ci się odnaleźć dzieci. Pieprzenie. Rudnicka wsunęła dłonie do kieszeni dżinsów i wyjrzała przez okno. To pomysł Tymona, rzuciła. Tak, to nie było pytanie. Patrzysz na naszą propozycję z niewłaściwej perspektywy. Posłuchaj, od kilku miesięcy usiłujemy znaleźć człowieka, który porwał te dzieci. I wiesz co mamy? Myślę, że niewiele. Nic. Żadnych konkretów. Facet jest jak duch. Skąd wiecie, że to facet? Bo statystycznie więcej mężczyzn niż kobiet porywa dzieci. Nie możemy być pewni, że w tym przypadku tak właśnie jest. Słusznie. Naczelnik wstał, stanął naprzeciw Leny i spojrzał jej w oczy. Zastanawialiśmy się, w jaki sposób działać. Wyczerpaliśmy wszystkie pomysły Moi ludzie nie byli w stanie zrobić nic więcej Tymon pracował przy tej sprawie I masz rację, to on zaproponował, żeby się z tobą skontaktować Od początku nie chodziło o rozmowę o terminie powrotu do pracy Gdybym powiedział ci, o czym chcę rozmawiać, przyszłabyś? Nie No właśnie Wszyscy wiemy, że Wolski nie zginął z twojej winy Jesteś świetną śledczą Dość Barwicki rozłożył ręce Rudnicka podeszła do biurka i wzięła do ręki jedną z fotografii. Przyjrzała się uśmiechniętemu chłopcu. Przykro mi, powiedziała, nie mogę się na to zgodzić. Leno, wybacz, że was rozczarowałam. Naczelnik westchnął z rezygnacją, a potem zgarnął dokumenty do teczki. Chociaż zerknij. Wyciągnął teczkę w jej stronę. Rudnicka się zawahała. Weź. Nie proszę o nic więcej. Gdybyś na coś wpadła, masz mój numer, a jeśli chodzi o twój powrót do pracy, zastanów się nad terminem i daj mi znać. Zawsze jesteś mile widziana. cztery. Droga z łodzi do białych brzegów zajęła Tymonowi godzinę i dwadzieścia minut. Zaparkował samochód przed domem Marcela, zgasił silnik i wysiadł z samochodu. Wysypaną drobnymi kamykami ścieżką dotarł do głównych drzwi. Lecz zanim zapukał, tuł wzrokiem podwórze. Dach zabezpieczonej kłódką studni był pomalowany na niebiesko. Obok stała plastikowa piaskownica z zestawem wiaderek i leżała piłka do gry w siatkówkę. Pod zachodnią ścianą domu Tymon dostrzegł oparte o ścianę rowery. Jeden z dziecięcym fotelikiem z tyłu. Milewski poczuł, że ktoś go obserwuje. Uświadomił sobie, że drzwi się uchyliły, a w progu stanął sierżant Marcel Wolski. Był ubrany w dżinsy i luźną koszulę w kratę, miał zmierzwione włosy i lewą dłoń, ubrudzoną czymś lepkim. Czy ja śnię? Zapytał, wyciągając czystą dłoń w kierunku Tymona. Milewski pamiętał Marcela jako młodego i niedoświadczonego chłopaka. Teraz stał przed nim facet po trzydziestce, o szerokich ramionach i pierwszych zmarszczkach wokół oczu. Zmężniałeś. Tymon klepnął Wolskiego w ramię. I przypakowałeś. Wolski puścił tę uwagę mimo uszu. Jak mnie znalazłeś? Zapytał. Żadna filozofia. Chyba pamiętasz, że mamy całkiem niezłą policyjną bazę danych? Gówno prawda. Wolski się zaśmiał. Byłeś w sklepie, przyznaj się. Wiem, że wystarczy ładnie uśmiechnąć się do pani Steni, a opowie ci o każdym mieszkańcu wsi. Zapomniałem, że na wsiach sklepowa to źródło informacji. Żebyś wiedział. Marcel uśmiechnął się szeroko. Wejdziesz? Odsunął się na bok, wpuszczając Milewskiego do środka. Poprowadził go przez ganek prosto do kuchni połączonej z pokojem dziennym. Milewski dostrzegł drobne elementy wystroju, świadczące o tym, że Marcel nie mieszka sam. Tutaj mieszkała kobieta. Żaden facet nie kupuje ozdobnych narzut i poduszek, pasujących do bieżnika na stole. Sądząc po rozrzuconych po podłodze zabawkach, z Wolskim mieszkało również dziecko. Wziąłem wolne, bo młody się rozchorował. Wyjaśnił Marcel, myjąc pod kranem dłoń. Klej ciężko schodził. Sięgnął podruciany zmywak do naczyń i potarł kilka razy. Co za cholerstwo! mruknął. Spróbuj acetonem. Powoli schodzi. Wolski wsunął dłoń pod ciepłą wodę i starł resztki kleju. W tle grał telewizor. Napijesz się czegoś? zapytał Wolski, wycierając mokre dłonie w ścierkę. Kawy. Z mlekiem? Poproszę. Marcel nalał wody do czajnika i postawił go na gazie, a potem usiadł przy stole i przejechał dłonią po policzku pokrytym twardym zarostem. Możesz mówić, zagaił mu. Ha, bo przecież nie przejechałeś tyle kilometrów, żeby wypić ze mną kawę. Wolski odchylił się na oparcie krzesła i skrzyżował ramiona. Oczywiście bardzo mi miło, że wpadłeś. Nie rozmawialiśmy ile? Jakieś trzy lata, prawda? Tymon skinął głową. Ich ostatnia rozmowa była krótka. Wolski skontaktował się z Tymonem, ponieważ potrzebował adresu domu rodzinnego Leny Rudnickiej. Tymon wyjaśnił mu, dokąd powinien się udać, a Marcel więcej nie zadzwonił. Ich drogi dawno się rozeszły. Przyjaźń nie przetrwała próby czasu. Powiedz, co u ciebie słychać? Zapytał Tymon. Widzę, że zadomowiłeś się na wsi. Całkiem nieźle się urządziłeś. Lubię to miejsce. Nie brakuje ci miasta? Marcel położył dłonie na stole. Nie bardzo, odparł. Żaden ze mnie lokalny patriota. W gruncie rzeczy nie przepadałem za łodzią. Nie spotkało mnie tam nic dobrego. Milewski przekrzywił głowę, jakby nie dowierzał słowom kolegi. Przeniosłem się do wojewódzkiej, oznajmił. Gratuluję. Nie wychwycił w głosie Marcela ironii, choć liczył na coś więcej niż obojętny ton. Przyjechałem zaproponować ci pracę. Marcel uśmiechnął się i pokręcił głową. Mam pracę, odparł. Wiem, ale mógłbyś mieć lepszą. Zależy, jak na to spojrzeć. Dla mnie ta praca jest satysfakcjonująca. Kogo próbujesz oszukać? Mężczyźni mierzyli się wzrokiem. Po śmierci ojca, Wolski wziął urlop. Zaszył się w górach, a po powrocie podjął pracę w wiejskim komisariacie policji. Chciał odpocząć od głośnych śledztw. Ale zdaniem Tymona nadszedł czas, by wrócił. Był potrzebny. Czym się tutaj zajmujesz? zapytał. Różnymi sprawami. Jakimi? Marcel głośno wypuścił powietrze. Wiem do czego zmierzasz, mruknął. Nie rób tego. Lubię tę wieś i ludzi, których mam wokół siebie. Nie potrzebuję niczego więcej. Nie mam pojęcia, gdzie teraz pracujesz, ale jeśli chcesz, żebym wrócił do łodzi, odpuść. Nie zamierzam się stąd ruszać. Czytasz gazety? Mamy tutaj telewizję i internet. Czyli wiesz, co dzieje się w łodzi? Wolski zawiesił wzrok w przestrzeni ponad głową Milewskiego. Poczuł, że krew w żyłach zaczyna mu krążyć nieco szybciej. Zaginęło troje dzieci, ciągnął Tymon. Dwóch chłopców i dziewczynka. Pracujemy nad tą sprawą od początku, ale wciąż nie mamy niczego konkretnego. Zaproponowałem naczelnikowi świeże spojrzenie. Zaczniemy od początku z nowymi ludźmi. Jeszcze raz porozmawiamy ze wszystkimi świadkami. Liczę, że uda nam się dostrzec coś, co przeoczyliśmy. Przyjechałem ci zaproponować, żebyś dołączył do zespołu. Czyli jednorazowa akcja? Myślę, że gdybyś chciał, nie miałbyś żadnych problemów, żeby zostać. Ale nie chcę. Rozumiem. Wprawdzie Marcel nie był gotów wrócić na stałe do wielkiego miasta, ale jednorazowa pomoc wydawała mu się propozycją godną rozważenia. Kto wchodziłby w skład zespołu? zapytał. Im mniej ludzi, tym lepiej. Myślę, że maksymalnie pięć do sześciu osób. Ktoś kogo znam? Na razie jesteśmy ty i ja. Czajnik zagwizdał. Wolski wstał, odczekał chwilę i zalał kawy parującą wodą. Postawił kubki na stole i wsunął dłonie do kieszeni spodni. Zastanowię się, odparł. Czyli nie odmawiasz? Nie mogę sam podjąć takiej decyzji. Jest ktoś, z kim powinienem omówić ewentualny wyjazd. Pamiętaj, że mamy niewiele czasu. Wolski usiadł naprzeciwko i zagryzł dolną wargę. Pytałeś, czym się tutaj zajmuję, powiedział. Najpoważniejszą sprawą w ciągu ostatniego roku było pobicie ze skutkiem śmiertelnym. Dwóch facetów piło razem wódkę. Pokłócili się i doszło do szarpaniny. Jeden przyłożył drugiemu butelką. Facet może by przeżył, ale upadł tak niefortunnie, że tyłem głowy uderzył w krawężnik. Kumpel uciekł zamiast go ratować. Zniknął na dwa dni. Znaleźliśmy go w opuszczonym domu w sąsiedniej wsi. A więc wcale nie jest tutaj tak nudno, jakby się wydawało. Marcel uśmiechnął się smutno. Czasem brakuje mi czegoś. czegoś większego. Dlaczego nie wróciłeś? Ze strachu. Wolski potarł ramiona. Łatwiej pozostać przy czymś, co się zna. Strach przed nieznanym to powszechna przypadłość. Pewnie masz rację. No i mam tutaj kogoś, kogo nie chciałbym zostawiać. Z ganku dobiegł dźwięk otwieranych drzwi i tupot otrzepywanych z piachu butów. Wolski wpatrywał się nieobecnym wzrokiem w czubki własnych palców lecz szybko przywołał uśmiech na twarz, kiedy kobieta wraz z kilkuletnim chłopcem pojawili się w korytarzu. Stał i pocałował ją w policzek, a potem wskazał na Tymona. — To mój stary dobry znajomy z komendy miejskiej — powiedział. — A to moja narzeczona, Daria Sobczak. Pięć Po rozwodzie Rudnicka kupiła mieszkanie przy Narutowicza 18. Siedemdziesiąt metrów kwadratowych i taras wychodzący na ruchliwą ulicę. Wieczorami siadywała na nim i obserwowała przejeżdżające samochody. Kamienica została wybudowana w 1882 roku i należała do Ferdynanda Ratego. Najpiękniejsze kamienice w mieście zostały wybudowane przez łódzkich fabrykantów. Chociaż łukowate okna i złote zdobienia nie były w stylu Leny, urzekło ją zadbane i odrestaurowane wnętrze mieszkania. Rudnicka posadziła basie na kanapie i włączyła kreskówkę – a sama zajęła się przygotowywaniem kurczaka z warzywami. Basia z chęcią jadła wszystko, co dostawała. Czyściła talerz z warzyw i dopominała się o dokładkę. Szybko nauczyła się chodzić. Płynnie mówiła. Zdaniem Leny, codzienne czytanie książki przed snem miało duży wpływ na rozwój dziecka. Lena martwiła się jedynie o relacje Basi z innymi dziećmi, a właściwie ich brak. Wycofana i nieśmiała dziewczynka najchętniej bawiła się sama. Postawiła talerz przed córką. Basia z całej siły wbiła plastikowy widelec w kawałek mięsa. Uśmiechnęła się do matki, a potem utkwiła wzrok w kolorowych stworkach na ekranie. Dobre? zapytała Lena. Cieszę się. Spać. Chcesz iść spać? Zaprowadzić cię do Twojego pokoju? Nie. Dziewczynka pokręciła głową. Tutaj. W ciągu dnia Basia spała na kanapie, oglądając bajkę. To był ich mały rytuał, który cieszył Lenę. Drzemka dziecka w ciągu dnia bywała dla matki błogosławieństwem. Obserwując córkę, sięgnęła po telefon, wpisała w wyszukiwarkę hasło i przejrzała listę przedszkoli w okolicy. To nie będzie prosta sprawa, pomyślała. Zanotowała adresy i zadzwoniła do kilku z nich. Tak jak się spodziewała, w żadnym nie było miejsca dla nowego dziecka. Basia odstawiła pusty talerz na stolik i zasnęła. Lena przykryła ją kocem i pogładziła po głowie. Kochała tę dziewczynkę całym sercem, ale nie mogła zatrzymywać jej tylko dla siebie. Basia powinna nabrać samodzielności. Zatelefonowała do siostry. Cześć, powiedziała. Słuchaj, czy twoja opiekunka dzieciaków nie szuka przypadkiem pracy? Już dawno u mnie nie pracuje. Dzieci są przecież duże. Poczekaj. Po drugiej stronie rozległ się dźwięk zaciąganego hamulca ręcznego. Miałaś wrócić do pracy za dwa miesiące? Wiem. I co? Na razie rozważam opcję. Jeśli nie będę miała z kim zostawić Basi, poczekam. Chciałam zorientować się w sytuacji. Dzwoniłam do kilku przedszkoli, ale nie ma szans, żeby ją przyjęli. Naczelnik chce, żebyś wróciła szybciej? Tak, jakby. Kiedy dokładnie? Jutro. Siostra głośno wypuściła powietrze z płuc. Chyba żartujesz? mruknęła. Przecież zanim znajdziesz dla Basi opiekę minie kilka tygodni. Na przedszkole trzeba czekać, chyba że zatrudnisz opiekunkę, ale nie wiem, czy zostawianie dziecka z obcą osobą to dobry pomysł. A tamta dziewczyna, która u ciebie pracowała? ZUSKA? Wspominałaś, że chciała otworzyć domowe przedszkole. Nie mam pojęcia, czy to zrobiła, nie rozmawiałam z nią. Mogłabyś się dowiedzieć? Poprosiła Lena. I zapytać, czy ma wolne miejsce. Wy się znacie, więc może spojrzy na ciebie trochę inaczej. Po drugiej stronie zapadło milczenie. Halo? Ponagliła siostra. Jesteś pewna? Nie. Dobrze się zastanów, Lenko, zanim podejmiesz taką decyzję. Basia jest z tobą mocno związana. Nie jestem pewna, czy rzucanie jej na głęboką wodę przyniesie dobre rezultaty. Dziecko powinno przyzwyczaić się do rozłąki z rodzicem, a do tej pory spędzała czas wyłącznie z tobą albo ze mną. Masz rację. Mam rację, ale i tak zrobisz po swojemu. Lena zagryzła wargę. Zadzwonisz do tej dziewczyny? Zapytała. Jestem na parkingu przed marketem. Byłam na zakupach. Wrócę do domu i od razu do niej przedzwonię. Dzięki. Rudnicka myślała o aktach sprawy, które przekazał jej naczelnik. Leżały w płóciennej torbie w korytarzu. Rozsądek podpowiadał, by nie zaglądała do środka. Ale zanim się zorientowała, siedziała na łóżku z teczką na kolanach. Wyjęła dokumenty i rozłożyła na pościeli. Przez krótką chwilę przyglądała się zdjęciom dzieci, zastanawiała się, czy po trzyletniej przerwie potrafi jeszcze rozwiązać jakąkolwiek sprawę. Kiedyś była niezłą śledczą, ale dziś nie była już pewna swoich umiejętności. Dokumentów nie było dużo. Pomyślała, że Barwicki przekazał jej okrojoną wersję, ale uświadomiła sobie, że prawdopodobnie policja miała tylko tyle i nic więcej. Oparła się o zagłówek i zaczęła czytać. Pierwszym zaginionym chłopcem był ośmioletni Wiktor Wachowiak. Chłopiec ufnie spoglądał w obiektyw. Miał roześmianą buzię i kręcone jasne włosy. Kto robił mu zdjęcie? Ojciec, a może matka? Z pewnością człowiek, którego Wiktor darzył zaufaniem. Dziecko nie patrzyłoby w podobny sposób na obcą osobę. Oczy zdradzają prawdę. Nasze usta mogą się uśmiechać, ale w oczach widać wszystko a oczy Wiktora były radosne. Chodził do szkoły przy Jaskrowej na Bałutach. Wyszedł z domu 8 października o 7.20. Rodzina Wachowiaków mieszkała przy tej samej ulicy, przy której znajdowała się szkoła podstawowa nr 12. Odległość wynosiła 450 metrów. Droga zajmowała maksymalnie pięć minut marszem, ale Wiktor nie dotarł na miejsce. Wychowawca dopiero na czwartej lekcji miał zajęcia z jego klasą – i zorientował się, że nieobecność Wiktora nie została usprawiedliwiona przez rodziców. Wychowawca nazywał się Jacek Stefański. Poprosił szkolną pedagog, aby go zastąpiła, a sam udał się do sekretariatu, gdzie wyciągnął kartę ucznia wraz z danymi kontaktowymi rodziców. Telefon odebrała matka, Beata Wachowiak. Rozmowa trwała zaledwie dwie minuty i 15 sekund. Matka zdenerwowała się, sądząc, że syn poszedł na wagary. Ale wychowawca wyjaśnił jej, że najlepszy kolega Wiktora Marcin jest obecny na lekcjach. Według niego Wiktor nie wybrałby się na wagary sam. Podyktował Wachowiakowej swój prywatny numer i poprosił o kontakt po rozmowie z synem. Oddzwoniła po dziesięciu minutach. Wiktor nie odebrał od niej telefonu. Kobieta zaczynała się niepokoić. Dochodziła jedenasta trzydzieści. Wtedy nikt jeszcze nie podejrzewał, że Wiktor zaginął. Matka i wychowawca byli przekonani, że Wiktor celowo nie przyszedł na lekcję, ponieważ na ostatniej godzinie klasa miała zapowiedziany sprawdzian z matematyki. Stefański uznał, że prawdopodobnie chłopiec się nie przygotował i chciał uniknąć jedynki. Wachowiakowa obiecała, że porozmawia z synem i wybije mu z głowy wagary. Wychowawca zeznał, że kobieta była mocno zdenerwowana zachowaniem syna. Poprosił ją nawet, żeby nie złościła się na dziecko, ponieważ większość uczniów od czasu do czasu opuszcza lekcje. Beata Wachowiak dzwoniła do Wiktora dwadzieścia siedem razy. Jak można się było domyślić, bez skutku. Wyszła z pracy i wróciła do domu, przekonana, że syn wkrótce się zjawi, twierdząc, że był w szkole. Ale tak się nie stało. Dopiero o czternastej poinformowała męża o sytuacji. Wcześniej nie chciała go niepotrzebnie denerwować. Miała zamiar porozmawiać z Wiktorem i wymusić na nim obietnicę, że nigdy więcej nie pójdzie na wagary. Później przyznała, że chciała zataić przed mężem wybryk syna. Artur Wachowiak pracował jako wykładowca na Wydziale Politologii Uniwersytetu Łódzkiego. Tamtego dnia prowadził zajęcia do osiemnastej, z dwugodzinną przerwą pomiędzy jedenastą a trzynastą. Po telefonie żony poprosił o zastępstwo i wrócił do domu. Wachowiakowie nie od razu zadzwonili na policję. Szukali Wiktora w okolicznych zaułkach i zaroślach, ale nie znaleźli żadnego śladu wskazującego, żeby pojawił się w tamtych miejscach. Pojechali do domu Marcina, przyjaciela syna. Zagrozili, że jeśli nie powie dokąd poszedł Wiktor, o wszystkim powiedzą dyrektorowi szkoły. Marcin uparcie powtarzał, że nie rozmawiali ze sobą od poprzedniego popołudnia. O szesnastej zadzwonili na policję. W poszukiwania włączyła się część sąsiadów, między innymi mieszkający dwa domy dalej brat Artura. Wieczorem zjawili się nauczyciele, wychowawca i dyrektor szkoły. Około dwudziestej wachowiakowie wpadli w panikę. Doszli do wniosku, że ich syna spotkało coś złego. Twierdzili, że tego dnia Wiktor wyruszył do szkoły wcześniej niż zwykle, bo czterdzieści minut przed ósmą. Zazwyczaj wychodził z domu dziesięć minut przed dzwonkiem. Znalazł się świadek, który zeznał, że chwilę przed ósmą rano widział Wiktora z dwoma starszymi chłopcami. Szni w kierunku przeciwnym niż szkoła. Teoria o wagarach ponownie obudziła nadzieję w rodzicach. Skoro Wiktor z własnej woli nie poszedł do szkoły, może zasiedział się z kolegami. Policjanci zajmujący się sprawą zasugerowali ucieczkę z domu, ale Wachowiakowie odrzucili ten pomysł, jak większość rodziców, którym zaginęło dziecko. Dlaczego syn miałby uciec z kochającego i bezpiecznego domu? Ale właśnie to ucieczka jest główną przyczyną zaginięć dzieci. Policjanci usiłowali odszukać dwóch chłopców, z którymi świadek widział Wiktora. Sześciu uczniów ze starszych roczników w dniu zaginięcia Wiktora również nie było w szkole ale utrzymywali, że tamtego dnia żaden z nich nie widział małego Wachowiaka. Prowadzący sprawę Milewski uznał, że chłopiec mógł spotkać się z kolegami z innych szkół. Świadek nie podał dokładnego rysopisu towarzyszy Wiktora. Nie przyjrzałem się im, wyjaśnił. Był przekonany, że byli od Wiktora wyżsi. Jego zdaniem mogli mieć około trzynastu lub piętnastu lat. Byli ubrani zwyczajnie w ciemne kurtki, dżinsy i czapki, może ciemnozielone lub granatowe. Świadek nie potrafił sprecyzować. Dzień później, pięć kilometrów od domu Wachowiaków, policjanci znaleźli wyłączony telefon Wiktora. Po uruchomieniu wyświetlił ponad czterdzieści nieodebranych połączeń od matki. W telefonie nie było żadnych wiadomości od rzekomych kolegów, z którymi mógłby umówić się na wagary. Wiktor udzielał się na grupie klasowej na portalu społecznościowym. SMS-y wysyłał jedynie matce i ojcu, z kolegami porozumiewał się za pomocą komunikatora. Ponad dwadzieścia cztery godziny po tym, kiedy ostatni raz widziano Wiktora żywego, zgłosił się świadek twierdzący, że w okolicy domu Wachowiaków w godzinach porannych widział podejrzanego mężczyznę. Nie wyglądał jak przechodzień. Rozglądał się na boki, jakby się obawiał, że ktoś go zobaczy, a kiedy się upewnił, że na ulicy jest pusto, patrzył prosto w okna wachowiaków. To było około piątej nad ranem. Na zewnątrz było ciemno, w ich domu przez całą noc paliło się światło. Nic dziwnego, nie wiadomo co się dzieje z ich dzieckiem. Też nie zmrużyłbym oka, powiedział. Kim był tamten mężczyzna? Porywaczem? Domorosłym detektywem? czy zwykłym ciekawskim, który na własne oczy chciał zobaczyć dom zaginionego chłopca. Istniało w Polsce kilka grup zajmujących się poszukiwaniem osób zaginionych. Najczęściej byli to nieszkodliwi ludzie, traktujący zaginięcia jako osobliwe hobby, ale skoro chodziło o zaginięcie dziecka, policja przyglądała się również takim osobom. Lena była tak skupiona na lekturze, że dopiero po długiej chwili zorientowała się, że dzwoni telefon. Kiedy Basia zasnęła, wyciszyła dzwonki. Widząc na ekranie zdjęcie siostry, przesunęła zieloną słuchawkę. Tak? Zapytała szeptem. Basia śpi? W salonie nie chciałabym jej obudzić. A tak jasne, Maria zawiesiła głos. Chcesz numer do Zuski? Rozmawiałaś z nią. Wiem, że zachowuje się jak stara rzęda, ale muszę cię zapytać, czy jesteś pewna? Nie bardzo. Rudnicka spojrzała na zdjęcie Wiktora Wachowiaka. Ale nie mam innego wyjścia, dodała. Rozumiem. Poprosili mnie o pomoc. Kto? Naczelnik. Zgodziłaś się? Jeszcze nie, odparła Lena. Po prostu rozważam różne opcje. Jeśli nie znajdę opieki dla Basi, nie ma tematu. Zuska ma miejsce. Tego Lena się nie spodziewała. Serio? zapytała. Wyślę ci sms-em numer. Czekam. Niespełna minutę później rozmawiała z Zuzanną, która była gotowa przyjąć basie następnego dnia, choć zaleciłaby na początku dziecku towarzyszył rodzic. Rudnicka podziękowała i obiecała, że rano przywiezie córkę na pierwsze spotkanie. Miała nadzieję, że mała zgodzi się zostać chociaż na kilka godzin. Potem zadzwoniła do Barwickiego. Czy propozycja nadal aktualna? Po drugiej stronie słuchawki usłyszała chichot. Znasz odpowiedź, odparł naczelnik. Okay. Dlaczego dzwonisz? zapytał. Zastanawiam się, na jak długo moje dziecko zostanie pierwszego dnia w przedszkolu. To nie będzie takie proste, jak mogłoby się wydawać. Domyślam się, nie masz nikogo bliskiego, kto mógłby się nią zająć? Wszyscy moi bliscy nie żyją. Barwicki nie odpowiedział. Siostra mogłaby się nią zająć, ale jej zdaniem podejmuje pochopną decyzję. Nie jestem pewna, czy uda mi się ją przekonać. Porozmawiaj z nią. Zrobię wszystko, żebyś przejęła to śledztwo. Tak, wiem, ale muszę myśleć o moim dziecku. Podrapała się w skroń, a potem dodała Coś wymyślę. Czyli wracasz. Rudnicka miała ostatnią szansę, żeby się wycofać. Tak, odparła. Ilu ludzi potrzebujesz? Tymon zajmował się tym śledztwem. Chciałabym, żeby pracował ze mną. Zdejmę mu z głowy inne obowiązki, obiecał Barwicki. Będzie do twojej dyspozycji. I dwoje policjantów. Wybierz najlepszych i oddaleguj do mnie. Naczelnik zastanawiał się przez chwilę. Tylko dwoje? Upewnił się. Na razie tak. Gdybyś potrzebowała więcej, dasz mi znać, prawda? Na początek wystarczy zespół czteroosobowy. Odparła. Zwołaj zebranie na ósmą trzydzieści. Rozłączyła się. W progu sypialni stanęła Basia. Pulchną rączką potarła zaspane oczy... Podeszła do łóżka i wdrapała się na miękki materac. Pokazała palcem fotografię Wiktora Wachowiaka. Kto to jest? Zapytała. Rozdział drugi. Środa 6 kwietnia. Jeden. Minionej nocy rudnicka fatalnie spała. Budziły ją koszmary. Śniła o zaginionych dzieciach. Dochodziła piąta, gdy zrezygnowała ze snu. Po cichu przeszła do kuchni, podsunęła szklankę pod kran i wypiła duszkiem. Chłodna woda podziałała orzeźwiająco. Nastawiła wodę w czajniku. Do kubka wsypała dwie łyżeczki kawy rozpuszczalnej i trzy łyżeczki cukru. Spojrzała do pokoju córki. Basia spała przytulona do pluszowego jamnika. Rudnicka wycofała się do kuchni i zalała kawę, a potem wzięła szybki prysznic. Wciągnęła na siebie sprane dżinsy i biały t-shirt. Z kawą w ręce usiadła przy stole. Poprzedniego dnia, kiedy Basia wstała, Lena zarzuciła lekturę dokumentów. Najbliższe dni będą trudne dla nich obu, postanowiła więc poświęcić czas córce. Wybrały się na spacer, a potem do cukierni. Basia spałaszowała kremówkę i poprosiła o drugą do domu. Kiedy wróciły, wzięły kąpiel, oglądały ulubioną bajkę Basi i zasnęły na kanapie kilka minut przed dwudziestą drugą. Rudnicka przysunęła teczkę i przyjrzała się dziewczynce z kucykami po bokach głowy. Amelia Gadomska miała siedem lat. Chodziła do szkoły podstawowej numer 205 przy ulicy Dąbrówki. To spora placówka, w której uczy się ponad tysiąc dzieci. Przy tak dużej liczbie uczniów nauczyciele mają pełne ręce roboty. Pewnie dlatego nikt nie przejął się dziewczynką czekającą na ojca. Amelia kończyła lekcję przed drugą. Zostawała na świetlicy, gdzie odrabiała lekcje. O piętnastej zaczynała zajęcia stańca. Zajęcia odbywały się na sali gimnastycznej i skończyły się 45 minut później. Wliczając niewielkie opóźnienie i czas na zmianę odzieży, Amelia umówiła się, że ojciec odbierze ją o szesnastej. Ze szkoły wyszła z koleżanką, Asią Kowalską. Asia zaproponowała, że poczeka z Amelią na tatę, ale dziewczynka odmówiła. Kiedy przesłuchująca Asie policjantka zapytała, czy Amelia była zdenerwowana przed spotkaniem z ojcem, Asia odpowiedziała, że cały dzień była dziwna. Jej słowa potwierdziła nauczycielka tańca. Kalina Kos zwróciła uwagę na podejrzane zachowanie dziewczynki podczas zajęć. Według nauczycielki, Amelia często spoglądała na zegarek, jakby chciała jak najszybciej skończyć zajęcia. Sądziłam, że rodzice obiecali Amelce jakąś wycieczkę po szkole, może kino. Nie wiem, po prostu sądziłam, że z jakiegoś powodu Amelka nie może doczekać się końca zajęć. Zerkała na zegarek, sprawiała wrażenie nerwowej i rozkojarzonej, myliła kroki, choć uczyła się ich kilka miesięcy. Nigdy wcześniej się tak nie zachowywała. Przyszło mi też do głowy, że może pokłóciła się z którąś z koleżanek, powiedziała. Ale żadna z dziewczynak z klasy nie potwierdziła kłótni z Amelią. Żadna nie wspominała również o tym, by Amelia miała gdzieś jechać po szkole. Według zeznań ojca po zajęciach zamierzali udać się prosto do domu. Dlaczego Amelia była zdenerwowana? Kiedy wyszły ze szkoły, pożegnała się z koleżanką. Asia mieszkała dwa bloki dalej, więc szybko straciła koleżankę z oczu. Prawdopodobnie Amelia czekała na ojca. Daniel Gadomski spóźnił się piętnaście minut. Kiedy przyjechał, córki przed szkołą już nie było. Kobieta pracująca w pobliskim sklepie spożywczym zeznała, że widziała idącą chodnikiem dziewczynkę ubraną w czarną kurtkę, w kolorowe groszki, białą czapkę i dżinsy. Właśnie takie ubranie miała na sobie Amelia w dniu, w którym zaginęła. Oraz żółty plecak, który również zauważyła ekspedientka. Według niej dziewczynka płakała. Zanim kobieta obsłużyła klientów i wyszła przed sklep, Amelii już nie było. Zeznała także, że przed szkołą stał czarny Opel. Najpierw pomyślała, że któreś z rodziców czeka na dziecko, ale uświadomiła sobie, że większość uczniów wyszła już ze szkoły. Zaczęła się kolejna lekcja, więc wedle ekspedientki nie było sensu, by rodzic przyjeżdżał tak wcześnie, żeby czekać kolejne 45 minut. Kiedy Amelia mijała jej sklep, samochodu już nie było. Czy człowiek siedzący za kierownicą, pojechał za dziewczynką? Ekspedientka nie zapisała rejestracji, ale była pewna, że chodziło o dużego Opla typu Sedan. Dlaczego Amelia płakała? Czy nagabywał ją obcy człowiek? Czy może płakała, bo ojciec nie przyjechał o umówionej godzinie? Siedmiolatka mogła myśleć, że tata o niej zapomniał i postanowiła pójść do domu pieszo. Nie miała telefonu, więc nie mogła skontaktować się z ojcem, a on nie mógł poinformować córki, że jest w drodze. Podczas rozmowy z policją gadomscy się o to pokłócili. Zdaniem matki Amelia już dawno powinna mieć komórkę, aby w nagłych wypadkach mogła skontaktować się z rodzicami. Ojciec był temu przeciwny. Nie chciałby siedmiolatka traciła czas na gapienie się w telefon. Zgłoszenie o zaginięciu kolejnego dziecka policja potraktowała priorytetowo. Gdy Daniel Gadomski przyjechał pod szkołę i zobaczył, że córki nie ma w umówionym miejscu, wszedł do budynku i szukał Amelii na korytarzach. Rozmawiał z Kaliną Kos, która akurat szykowała się do domu. Postanowiła pomóc mężczyźnie w poszukiwaniach córki. Nikt nie podejrzewał, że stało się coś złego. Gadomski był zdania, że Amelka zmarzła i wróciła do budynku, żeby tam na niego poczekać, ale okazało się, że jej tam nie ma. Szukali także na zewnątrz. Wiedział, że niedaleko mieszka Asia, najlepsza koleżanka córki. Uznał, że poszła właśnie do niej. Znał dokładny adres Kowalskiej, bo kilkakrotnie odbierał stamtąd córkę. Pani Kowalska poinformowała go jednak, że Amelii u nich nie ma. W tym momencie Gadomskiemu po raz pierwszy przeszło przez myśl, że stało się coś złego. Zamienił kilka słów z Asią, która wyjaśniła, że Amelia wyszła z nią ze szkoły i czekała na niego przed główną bramą. Matka Asi zostawiła córkę z ojcem i dołączyła do poszukiwań. Aby nie tracić czasu, rozdzielili się, lecz żadne nie znalazło Amelii. Daniel wahał się czy niepokoić żonę, doszedł do wniosku, że jest za wcześnie, aby panikować. Wszedł do sklepu spożywczego przy Ziemowita i dowiedział się, że kobieta najprawdopodobniej widziała Amelię. Według słów ekspedientki dziewczynka szła sama w stronę zakładowej. Dopiero wtedy zadzwonił na policję, a potem poinformował żonę. Gadomscy zdecydowali się nagłośnić sprawę. Policja wyraziła zgodę. Zaginięcie drugiego dziecka w ciągu trzech miesięcy postawiło na nogi ogromną liczbę funkcjonariuszy. Rodzice wystąpili na konferencji prasowej. Trudno ocenić, czy to słabe przygotowanie, czy nerwy sprawiły, że konferencja była omawiana we wszystkich serwisach informacyjnych. W internecie zawrzało. Sylwię Gadomską nazwano zimną kobietą bez serca. Wygłosiła wcześniej przygotowany apel, nie roniąc ani jednej łzy. Daniel Gadomski stał nieco z tyłu. Płakał i nie powiedział ani jednego słowa, co rozzłoszczona żona wytknęła mu po nagraniu. Policja sprowadziła psy tropiące, ale ślad urwał się nieopodal skrzyżowania z zakładową i ziemowita. Funkcjonariusz prowadzący sprawę uznał, że dziewczynka musiała wsiąść do samochodu. Amelia ostatni raz widziana była 12 stycznia. Do tej pory nie udało się jej odnaleźć. Rudnicka zamknęła teczkę i odetchnęła głęboko. Śledztwa związane z dziećmi wywoływały wiele emocji. Nie miała pojęcia, czy podoła. Założyła kurtkę i wsunęła stopy w pluszowe kapcie. Wyszła na taras i zapaliła papierosa. Niebo było brudno-szare i zwiastowało deszcz. Spojrzała w dół na ulicę Narutowicza przez chwilę wsłuchiwała się w odgłosy miasta. Czasem zastanawiała się, dlaczego wybrała akurat to mieszkanie. Dla matki z dzieckiem znacznie lepszym wyborem byłoby spokojne osiedle na obrzeżach miasta, ale gdy Lena przekroczyła próg, wiedziała, że właśnie w tym miejscu chciałaby zamieszkać. Kiedy się nad tym zastanawiała, uznała, że chodziło o dźwięki miasta, szum samochodów i tramwajów. Była w centrum. Kochała miasto ze wszystkimi jego minusami. Dochodziła szósta nad ranem. Na ulicy powoli zaczynał się ruch. Samochody leniwie przystawały na światłach. Tramwaj dzwonkiem zaalarmował zamknięcie drzwi. Na przystanku tłoczyło się kilka osób. Chłopak z przewieszoną przez ramię torbą uniósł głowę. Przez chwilę wpatrywał się w palącą na tarasie rudnicką, a potem utkwił wzrok w ekranie telefonu. Lena wrzuciła niedopałek do słoika i wróciła do mieszkania. Na śniadanie zjadła tosty z dżemem i zaparzyła drugą kawę, tym razem z mlekiem i mniejszą ilością cukru. Zerknęła na rozświetlony ekran telefonu. Przyszła wiadomość od Tymona. Świetnie, że zgodziłaś się nam pomóc. Widzimy się niedługo. Wróciła pamięcią do dnia, kiedy po raz pierwszy pełniła służbę z Milewskim. Świeżo upieczony ojciec cały czas mówił o swojej córeczce. Zachwycał się zdjęciami, które przechowywał w telefonie, opowiadał o tym, jak poznali się z żoną i jak bardzo ją kocha. Był przekonany, że tak będzie zawsze, że coś, co zdołał zbudować, jest nie do ruszenia. Trwały związek był podstawą jego egzystencji, ale choroba córki zniszczyła wszystko. Po stracie dziecka ciężko się podnieść. Przez ostatnie lata nie miała z Tymonem kontaktu. Był dobrym człowiekiem i świetnym przyjacielem. Ale Lena odpychała każdego, kto próbował się do niej zbliżyć. Straciła zbyt wiele bliskich osób, by wierzyć, że jeszcze może spotkać ją coś dobrego. A potem poznała Wolskiego i wszystko się zmieniło. Kochała go, choć nie dopuszczała do siebie myśli, że mogliby być razem. Bała się, że go straci. Postanowiła więc odciąć się od człowieka, na którym tak bardzo jej zależało. Niedawno zrozumiała swój błąd. Błąd, którego zdaniem Leny nie da się naprawić. Dwa. Odległość z białych brzegów do wojewódzkiej komendy policji w łodzi wynosiła jakieś osiemdziesiąt kilometrów. Marcel kiepsko spał. Kiedy kolejny raz obudził go koszmar, uznał, że pora wstać. Wziął szybki prysznic, zaparzył kawę i usiadł przy stole. Popijając gorący i słodki napar, zastanawiał się, czy podjął dobrą decyzję kłamał mówiąc, że praca na wiejskim komisariacie jest dla niego satysfakcjonująca. Przez kilka pierwszych miesięcy rzeczywiście tak było. Wreszcie nie zostawał po godzinach, zyskał więcej czasu dla siebie, zaczął ćwiczyć. W porozumieniu z właścicielem remontował wynajętą leśniczówkę. Czuł się szczęśliwy i spełniony, ale pamiętał moment, gdy po raz pierwszy pojawiła mu się w głowie myśl o powrocie do miasta. To było pewnego grudniowego wieczoru, gdy wraz z Darią wrócili z kolacji u jej matki. Teściowa była przemiłą osobą, ale jej trudny charakter sprawiał, że Wolski coraz częściej czuł, że obie kobiety przypierają go do muru. Oczekiwały ślubu, założenia rodziny, a Daria przebąkiwała o drugim dziecku. Wolski nie czuł się gotowy. Był podekscytowany nadchodzącym wyzwaniem. Ale ukrywał emocje, ponieważ nie był pewien, jak Daria poradzi sobie z kilkudniowym rozstaniem. Od początku związku nie spędzili osobno żadnej nocy. Wolski dopiero niedawno zaczynał odczuwać brak swobody. Podczas wczorajszej rozmowy z Darią zorientował się, że pomysł jego wyjazdu do łodzi nie przypadł jej do gustu. Choć pokiwała głową i zapewniła, że nie ma problemu. Może jako policjantka była trochę zazdrosna, ale nie powiedziała tego na głos. Nie chciał sprawić jej przykrości, lecz równocześnie nie zamierzał rezygnować z możliwości pracy nad głośną sprawą. Daria uważała, że to niebezpieczne, ale w gruncie rzeczy martwiła się o siebie, obawiała się, że Wolski mógłby zapragnąć powrotu do dużego miasta, ale wolała milczeć, niż pokłócić się z partnerem. Marcel przyjął jej reakcję z ulgą, nie drążył tematu, sądząc, że rozmowa sprowadzi się do dyskusji nad sensem wyjazdu. I ostatecznie byłby zmuszony zrezygnować, a tego nie chciał. Wypił kawę. Nie potrafił znaleźć sobie miejsca. Spodziewał się korków, więc postanowił, że wyruszy nieco wcześniej niż zaplanował. Zaspana Daria wyszła z sypialni, kiedy Marcel zbierał się do wyjścia. Wsunął ręce w rękawy wojskowej kurtki i stanął na szeroko rozstawionych nogach. Już jedziesz? zapytała, rozczesując dłonią potargane włosy. Zaskoczenie na twarzy usiłowała przykryć uśmiechem. Dostrzegł w jej oczach rozżalenie. Odwrócił wzrok. Spieszę się, odparł. Lepiej wyjechać wcześniej. Wiesz, jak to jest w mieście. W godzinach szczytu korek murowany. Daria zmarszczyła czoło, jakby się nad czymś głęboko zastanawiała. Marcel podszedł bliżej. Wrócę szybciej, niż ci się wydaje, powiedział, odgarniając kosmyk włosów z jej twarzy. Obiecuję, że wieczorami będę dzwonił i opowiadał Igorowi, co robią policjanci w dużym mieście. Daria zaśmiała się cicho. Kiepskie pocieszenie, skoro wiem, że cię z nami nie będzie, odparła. To raptem kilka dni. Nie wiadomo, zaoponowała. Śledztwo może się przeciągnąć. I co wtedy? Nie wierzysz, że taki detektyw jak ja błyskawicznie rozwiąże sprawę? Tym razem zaśmiała się szczerze. Wierzę. Odparła. Ale uważaj na siebie. Oczywiście. Wiem, że ten wyjazd jest dla ciebie ważny. Po prostu bądź ostrożny. Daria miała wypielęgnowaną, gładką skórę. Delikatne zmarszczki wokół ust dodawały jej uroku. Ich związek zaczął się od przyjaźni, wspólnych wyjść na piwo i rozmów do późnych godzin nocnych. Pracowali razem, widywali się codziennie, a mimo to nie brakowało im tematów. Daria potrafiła go rozśmieszyć. Była uważną słuchaczką. Pomagała mu po rozstaniu z Leną Rudnicką. Wobec Darii nie miał żadnych oczekiwań, ale pewnego dnia mocno pijani wylądowali w łóżku. Wystarczyła jedna noc, by ich znajomość przerodziła się w związek. Daria uznała, że wspólnie spędzone chwile są czymś więcej niż przelotnym seksem po pijaku. Zanim Wolski się zorientował, zostali parą. Daria kochała go. A Marcel z każdym dniem coraz dobitniej uświadamiał sobie, że nie czuje do niej niczego więcej poza sympatią. Dbaj o Igora zarzucił na ramię wypchaną ubraniami torbę podróżną. A kiedy wstanie, powiedz mu, że niedługo wrócę. Będzie za tobą tęsknił. Ja za nim również. Uśmiechnął się, pocałował Darię w policzek i wyszedł. Igor. Jego biologiczny ojciec wyjechał za granicę, a opieka nad synem ograniczył do przysyłania alimentów. Cześć i z tym bywało różnie. Paweł był niesłownym, lekko duchem, niedojrzałym i niepoczuwającym się do odpowiedzialności za własne dziecko. Daria martwiła się takim stanem rzeczy, ale miała niewielki wpływ na byłego partnera. Gdyby jednak pewnego dnia stanął w progu ich domu, mimo żalu, jaki do niego miała, nie utrudniałaby mu kontaktów z synem. Na początku ich związku Marcel zaproponował wyjście z Igorem na Plac Zabaw. To była luźna propozycja, ale okazała się mocno wiążąca. Nie znał się na dzieciach. Nie wiedział, jak postępować z małymi chłopcami, ale Igor okazał się świetnym dzieckiem, otwartym i wesołym, z którym łatwo nawiązał kontakt. Natychmiast polubił Marcela, co sprawiło Darii ogromną radość. Igor nie odstępował Wolskiego na krok. Budowali zamki z piasku, a potem grali w piłkę. Z każdym spotkaniem Igor coraz częściej przytulał się do Marcela. Gdy chłopiec po raz pierwszy powiedział do niego tato, twarz Darii pojaśniała, jakby od wielu miesięcy na to czekała. Wolski jednak uznał, że należy postawić chłopcu granicę. Wziął Igora na kolana i wyjaśnił, że bardzo go kocha, ale nie jest jego prawdziwym tatą. Zapewnił chłopca, że prawdziwy tata kiedyś przyjedzie, by się z nim pobawić. Igor kiwał głową, jakby rozumiał. Marcel zaproponował, by chłopiec zwracał się do niego po imieniu. Daria się wściekła. Dlaczego to zrobiłeś? zapytała, gdy Igor zasnął. O czym mówisz? Dobrze wiesz o czym? Wolski lekko przekrzywił głowę. Nie jestem ojcem Igora, odparł, i nigdy nie będę. Uważam, że nie powinniśmy wprowadzać go w błąd. Kiedyś pozna prawdziwego ojca. Nie chciałbym, żeby miał nam za złe, że go okłamywaliśmy. To tylko dziecko. No właśnie. Od początku powinien znać sytuację. Potrzebuje ojca. Dario, kłamstwo prędzej czy później wyjdzie na jaw. Nie zamierzam go oszukiwać. Daria zacisnęła dłonie w pięści. Wiedziałeś, że mam syna. Nie mam ci tego przecież za złe, o czym ty mówisz. Jesteśmy parą. Igor codziennie się z tobą widuje. To normalne, że widzi w tobie ojca. Chłopcy potrzebują męskiego wzoru do naśladowania, a ty jesteś jedynym mężczyzną w jego życiu. Zgadzam się z tobą i zapewniam, że zrobię wszystko, żeby Igorowi niczego nie zabrakło, ale nie zastąpię mu ojca. Nie chodzi o zastępowanie ojca, a właśnie, że tak, przerwał jej. To tylko dziecko nie rozumie, że jego taty nie ma. Wydaje mi się, że jednak rozumie. Daria ciężko westchnęła. Nie rozumiała, dlaczego Marcelowi tak bardzo zależy na tym, by Igor nie nazywał go ojcem. Paweł kiedyś wróci zauważył Marcel. I co wtedy? Nie sądzę, by wrócił. Wyjechał do pracy, ale jestem pewien, że wróci. Pewnego dnia dojrzeje do roli ojca, przyjdzie do nas i poprosi o spotkanie z Igorem. I co wtedy zrobisz, Dario? Jeśli Igor będzie przekonany, że jestem jego ojcem, kim będzie dla niego Paweł? Drugim tatą, który nagle się pojawił? Igor musi wiedzieć, że prawdziwy ojciec gdzieś jest i kiedyś się z nim spotka. Nie chciałabym, żeby Igor żył nadzieją, że jego ojciec kiedyś zmądrzeje. Nie mamy innego wyjścia. Mamy. Paweł podjął decyzję, że nie chce brać udziału w wychowaniu syna. Zmądrzeje. Daria prychnęła lekceważąco. Ludzie się zmieniają, ciągnął Marcel. Kiedy Paweł stanie w progu naszego domu, co zrobisz? Powiesz Igorowi, że Marcel jednak nie jest jego tatą, bo właśnie przyszedł ten prawdziwy? Przedstawiasz to w taki sposób, jakbym robiła Igorowi krzywdę? Nie twierdzę tak, ale on musi wiedzieć, że ma ojca, którego kiedyś pozna, a jeśli nie, wtedy Igor będzie czekał na Pawła, a on zwyczajnie się na niego wypnie. Uwierz, że prędzej czy później będzie chciał poznać swojego syna. Dobro Igora było dla Marcela ważne, ale nie tylko z tego powodu nie chciałby chłopiec traktował go jak ojca. Daria oczekiwała od niego coraz większego zaangażowania, na które nie był gotowy. Jego zdaniem ich relacja nabrała zbyt poważnego charakteru. W gruncie rzeczy wyjazd do łodzi był ucieczką. Daria była piękna, wspaniała i samodzielna. Wolski jednak miał wątpliwości, czy pragnie się z nią związać na zawsze. Droga do łodzi minęła szybciej niż zakładał. Dochodziła ósma rano, gdy parkował samochód przed budynkiem wojewódzkiej komendy policji. Zasunął suwak kurtki i wysiadł na zewnątrz, zapalił papierosa i oparł się plecami o drzwi. Gdyby trzy lata temu ktoś mu powiedział, że z własnej woli wróci do łodzi, to by nie uwierzył. Wcześniej kilka lat mieszkał w stolicy. Ojciec, ówczesny komendant miejskiej policji, zaproponował mu pracę w jednostce przysienkiewicza. Wolski się wahał. Ale obietnica pracy z jedną z najlepszych śledczych w mieście sprawiła, że wrócił do rodzinnego miasta. Cieszył się na możliwość pracy z komisarz Rudnicką, choć drażniło go czujne oko ojca. Obwiniał się o jego śmierć, pozwolił mu jechać na akcję, podczas której zginął. Wiele miesięcy zajęło Wolskiemu dojście do siebie, a kiedy otrząsnął się po stracie ojca, podjął decyzję o odejściu ze służby. Był pewien, że to jedyne właściwe rozwiązanie. Dopiero Lena Rudnicka przekonała go do zmiany zdania. Spędził z nią najwspanialsze tygodnie swojego życia. Mieszkali wówczas w leśniczówce, którą Wolski dzielił teraz z Darią. A potem Lena go zostawiła, odeszła, bez słowa wyjaśnienia. Minęły ponad trzy lata, odkąd widzieli się po raz ostatni. Żadne z nich nie podjęło próby kontaktu, dlatego nie był w stanie zaangażować się w związek z Darią. Stanowił, że już nigdy nie pozwoli na to, by jakakolwiek kobieta namieszała mu w głowie. Dopalił papierosa i ruszył chodnikiem w stronę głównego wejścia. Trzy. Bartosz Grabowski wszedł do pomieszczenia oświetlanego jarzeniówkami. Przywitał się z czekającymi w kolejce klientami i wszedł na piętro, gdzie zajmował nieduże biuro. Zamknął za sobą drzwi. Położył na biurku neseser na i odetchnął z ulgą. W ostatnim czasie tyle się działo, że nie mógł zaznać spokoju w domu ani w pracy. Pracował jako menedżer sieci drogerii. Choć był zadowolony ze swojej pracy, czasem brakowało mu sił. Natłok spraw i obowiązków był ogromny. Spoczywała na nim cała organizacja pracy kilku placówek. Nie skarżył się szefowej, pracował ciężko, licząc, że w końcu zostanie doceniony. Przyszło mu do głowy, że przydałby mu się asystent albo asystentka człowiek, na którego mógłby scedować część zadań. Przed miesiącem szefowa wspominała o otworzeniu apteki przy drogerii. Oczywiście, zorganizowanie wszystkich dokumentów spadłoby na Bartosza. Poza tym wciąż czekała na nowe pomysły, a jemu już brakowało energii. Lubił zarządzać ludźmi. Ale jego obowiązki polegały również na kontrolowaniu kosztów, reklamie, zarządzaniu grafikiem i zawieraniu umów na nowe produkty. Zarabiał dobre pieniądze. Nie mógł narzekać na pensję, ale wolałby zarabiać trochę mniej, a mieć więcej wolnego czasu. Jego życie polegało na wstawaniu rano z łóżka i wychodzeniu do pracy, w której spędzał średnio 10, czasem 12 godzin. Kiedy wracał do domu, był już tak zmęczony, że nie miał już na nic siły. Także w weekendy często przychodził do sklepu albo ogarniał pilne sprawy zdalnie. Chętnie wziąłby kilka dni urlopu, ale nie miał na to szans w najbliższych tygodniach. Czy był szczęśliwy? Kiedyś odpowiedziałby, że tak, ale dziś nie był tego taki pewien. Czuł się przepracowany i zmęczony, a żona coraz częściej urządzała mu kłótnie. Na początku ją rozumiał, która kobieta chciałaby mieć męża tylko w niedzielę, ale z czasem sprzeczki coraz bardziej go męczyły. Próbował tłumaczyć, że pracuje dla nich, żeby mogli bez kredytu kupić wymarzony domek pod miastem i wynieść się z ciasnego mieszkania w bloku. A że oboje nieźle zarabiali, Bartosz wierzył, że już za kilka lat zrealizują swój plan, szczególnie że posiadali na sprzedaż kawalerkę przy Zielonej, którą odziedziczyli po zmarłej matce żony. Na razie wynajmowali ją studentom, ale w razie potrzeby nie powinni mieć problemów ze sprzedażą w takiej lokalizacji. Panie Bartoszu? Do gabinetu wetknęła głowę jasnowłosa dziewczyna. Dwudziestodwuletnia studentka pracowała w drogerii od miesiąca. Studiowała wieczorowo, więc wybierała pierwsze zmiany. Była ładna, ale według Bartosza zbyt drobna i zbyt chuda. Miała ostre rysy twarzy i piekowaty nos. Zatrudnił ją, bo wydawała się zaradna i pracowita. I się nie pomylił. Beata okazała się dobrym pracownikiem. Dzień dobry, odparł obdarzając ją ujmującym uśmiechem. Beata mimowolnie się zaczerwieniła. Podobał jej się. Widział w jej oczach, że wystarczyłoby kilka miłych słów, a chętnie poszłaby z nim do łóżka. Ale nie była typem kobiety, która zrobi pierwszy krok. Dzień dobry, przyszłam tylko powiedzieć, że dzwoniły dziewczyny z szóstki. Od wczoraj czekają na dostawę perfum. Mają spore braki w towarze. Wiem, rozmawiałem z nimi. Dostawa miała być wczoraj. Nie było. Hm, okej, okay. potarł policzek. Przecież zamówił towar u dostawcy. Za chwilę zadzwonię i postaram się przyspieszyć dostawę. A potem i tak muszę się do nich wybrać. Mam kilka papierów do podpisania. Czyli oddzwonić i uprzedzić o pańskiej wizycie? Uśmiechnął się. Nie, odparł. Zrobię im niespodziankę. Dziękujemy za wysłuchanie fragmentu audiobooka. Cała książka do nabycia w publio.pl.